Hej, taki trochę paradoks zauważyłem u bardzo wielu kobiet. Może wy też piszcie w komentarzach, czy takie coś zauważacie, że bardzo wiele kobiet idzie na zabiegi. Ale ja na przykład zauważyłem, że idzie kobieta na zabieg, nie wiem, robi sobie coś na twarzy, wyprostowuje jakiś tam coś tam na twarzy. Ma na przykład, strzelam, 30 parę lat. I wyprostowuje sobie coś na twarzy, a ani jednej książki nie przeczytała, żeby wzmocnić swoją głowę, żeby mieć pewność siebie, żeby zmienić, polepszyć swoje życie. Nic, kompletnie. Ale najważniejsza jest plamka tu, plamka tam, plamka tam. I największym paradoksem jeszcze jest tego, że potrafi robić coś na twarzy, na przykład korektę nosa, ale waży 130 kg, przytyła 40 kg. I ona się nie czuje. Wie o tym, że chciałaby na przykład schudnąć te 30-40 kg, ale podstawą jest jej nos. Jej nos zaczyna od nosa. Nie od schudnięcia, które jest dla niej bardzo istotne, tylko ona zaczyna od nosa, ponieważ nos jest najprostszy. Pyknę sobie nos i mam nos jak... Oj, od razu się poczuję lepiej. Jak sobie pyknę nos tak, to nie waży, że idę tak, o, ledwo co idę, ale se pyknę nos i już w ogóle mam po problemie, nie? Nie przeczytałem żadnej książki, nie interesuje mnie w ogóle jakaś pewność siebie, ale sobie pyknę nos i dopiero będę wyglądała jak gwiazda. Ale to, że mam 40 kg nadwagi, to jest już na drugim albo na trzecim miejscu, bo najważniejszy jest nos, bo to, co jest teraz trendy, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Albo tutaj gdzieś, tutaj sobie walnę tyle botoksu, tutaj tyle botoksu, że teraz dopiero to jest petarda. Ale... O, to jest botoksowana, nie mam nosa. Teraz to ja jestem gwiazdą. Kurde. Chyba powinnam tutaj trochę schudnąć i chyba... Czy zwróciliście na coś takiego uwagę u bardzo, bardzo, bardzo wielu kobiet, że zamiast kobieta wziąć, zacząć ćwiczyć, schudnąć normalnie, bo znam osoby, które na przykład schudły po 20-30 kg w ciągu kilku miesięcy, po prostu ćwicząc odpowiednia dieta i nie używając żadnych tam jakichś preparatów dziwnych, schudły i ich pewność siebie od razu wzrosła. Jeżeli by do tego dorzuciły kilka książek, kilka ciekawych książek, kilka filmów, kilka różnych rozmów z różnymi mądrymi osobami, ich pewność siebie by wzrosła. Nie musiałyby się prawdopodobnie ciąć nosa, wycinać tutaj, dowalać tutaj, żeby czuć się lepiej. Bo tak się nie będą czuły lepiej, bo cały czas się będą poprawiały i cały czas będzie jakiś niedosyt, cały czas będzie bardzo często problem w głowie. Piszcie w komentarzach, czy spotkaliście takie kobiety, bo ja spotkałem bardzo, bardzo, bardzo dużo widzę takich kobiet, które nie zaczynają od podstaw, tylko zaczynają gdzieś od dalszych jakichś rzeczy, które w ogóle, gdyby przepracowały swoje podstawy, czyli na przykład schudnięcie o 30 kg, przeczytanie paru książek, interesowanie się swoją pewnością siebie, interesowanie się tym, aby cały czas się polepszać, ale w głowie, nie doprowadziłyby prawdopodobnie do cięcia swojego nosa. Zobaczcie, jaki ja mam nos. Ja widziałem bardzo wiele kobiet, które miały nos, bym powiedział, o wiele ładniejszy od mojego. A! Skalpelek poszedł. Mówią, o, teraz to mam nos taki, wiesz, trendy. Taki jak w tym, no. Jak na przykład ja widziałem u w Monako, albo widziałem u jakiejś tam na tym, na teledysku, u jakiejś tam znanej, nie? Ona się tym sugeruje, że jakaś tam znana miała taki nos i ona idzie. I od razu wali ten nos. Jak ono jest trendy. Tylko za 10 lat jakaś inna niunia, która jej się podoba, ma inny nos, ona wtedy też go przekształca, pod nią robi, nie? A tak naprawdę dalej jej nie ma na tym świecie. Bo cały czas żyje pod kogoś.
a nie pod siebie. Piszcie w komentarzach, czy spotkaliście takie kobiety i pomóżcie im, głosząc to, co ja głoszę. Czyli, żeby najpierw zaczęły od swojej głowy, poczytały, poedukowały się rok, dwa i zobaczyły, czy w tym momencie będzie potrzebny skalpel nosa. Ja swój nos, pomimo tego, że mam długi, orli, piękny, kocham. Kocham bardzo i nigdy w życiu bym nie poszedł pod skalpel z moim pięknym, cudownym nosem. Ty w każdym bądź razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie lub z twoim nosem, zapraszam, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz, a ja ci pomogę w bardzo wielu kwestiach, które dotyczą twojej pewności siebie i uwodzenia, jeśli potrzebujesz. Osobiście dziś pozdrawiam cię z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek i piszcie w komentarzach, czy spotykacie takie kobiety, które zaczynają poprawienie z nieodpowiedniej strony. Hej!